Stary Kramer sprzedał posiadłość, za którą otrzymał 10 tysięcy marek. Zastanawiał się więc teraz, gdzie mógłby najlepiej dożyć swoich dni. Miał dwóch synów. Starszy Karol był mistrzem piekarskim, a młodszy August prowadził rzeźnię. Tato, chodź do mnie, będzie ci u nas na pewno dobrze. Z przyjemnością zaopiekujemy się tobą. Tymi słowy Karol zapraszał ojca do swego mieszkania. Ojciec wydał się zadowolony, zamieszkał więc w domu syna piekarza. Został przyjęty bardzo serdecznie, a cała rodzina otaczała go względami i na wyścigi starała się spełniać najmniejsze nawet jego życzenia. Oddano mu do dyspozycji najlepszy pokój i co dzień przystrajano go świeżymi kwiatami. Białe firany ozdabiały okna, przed którymi posadzono geranium. Przy stole najlepsze kąski zawsze zarezerwowano dla starego ojca. Codziennie rano dostawał chrupiące bułeczki ze świeżutkim masełkiem i miodem. Południe i wieczór towarzyszyły mu nadskakiwanie. Nade wszystko zaś mógł dowoli najeść się ciastek i innych wyrobów cukierniczych. Tuczycie mnie jak wieprzka, moje dzieci, śmiał się czasem, gdy nalegano, aby jadł więcej. Nic nie jest za wiele dla naszego kochanego dziadka, szeptała mu do ucha piekarzowa, zmuszając, by jeszcze dokładał sobie. I ta sytuacja trwała dość długo i stary Kramer czuł się naprawdę dobrze u państwa, u piekarzów. I pewnego jednak dnia przyszedł drugi syn, August, i powiedział: a teraz trzeba na jakiś czas przyjść do nas. Nie zdaję sobie sprawy, jak żona i dzieci tęsknią za tobą. Będzie ci u nas jak w raju. Karol w gruncie rzeczy nie był zadowolony, że dziadek chce go opuścić. W końcu jednak, kiedy starzec obiecał, że wkrótce powróci, dał się przekonać. U rzeźnika dziadek był jeszcze bardziej rozpieszczany. Synowa od rana do wieczora stała przy piecu, gotując, smażąc ulubione przez dziadka potrawy. Wszystko, co najlepsze, było oczywiście dla niego. Tutaj także umieszczono go jak najbardziej wygodnie w najpiękniejszym pokoju. Wstawiono tam najwygodniejszy fotel, aby dziadek mógł rzeczywiście czuć się dobrze. Pewnego dnia podczas przechadzki stary Kramer spotkał księdza proboszcza i ten zapytał go uprzejmie o zdrowie i samopoczucie. Och, czuję się dobrze, nawet bardzo dobrze, odrzekł stary człowiek. Dzieci dbają o zaspokajanie najmniejszych nawet potrzeb i spełniają wszystkie moje życzenia, zanim zdążę je wyrazić. Miejmy nadzieję, że zawsze tak będzie, zauważył przezornie proboszcz. Czy przyjmie pan ode mnie dobrą radę? Oczywiście, bardzo chętnie, odrzekł Kramer, uśmiechając się. W takim razie niech pan, broń Boże, nie rozbiera się przed udaniem na spoczynek. Dziadek wrócił do domu rzeźnika zamyślony. Co chciał powiedzieć proboszcz przez tę dziwną radę? Piekarz czekał już na niego w domu, poprosił, aby wrócił z powrotem do niego. Dzieci nie mogą się doczekać i bez przerwy mówią tylko o dziadku. Stary Kramer nie mógł mu się oprzeć. Pomimo próśb i protestów ze strony syna rzeźnika pytającego, czy mu się u niego nie podobało, wrócił do syna piekarza. Został przyjęty jeszcze serdeczniej niż przedtem. Lecz pewnego wieczora piekarz usiadł tuż przy ojcu i zapytał go niby od niechcenia, czy pomyślał już o sporządzeniu testamentu. Przecież ja czuję się zupełnie dobrze, odparł zdumiony ojciec. Dlaczego więc miałbym robić testament? Och, wiesz przecież, że na przykład mógłby ci się przydarzyć jakiś wypadek, mógłbyś zachorować na zapalenie płuc lub dostać zawału serca, albo też
mogła być i spaść dachówka na głowę. W życiu nigdy nic nie wiadomo. Chyba masz rację, zastanowił się dziadek. Oczywiście, poza tym widzisz te twoje 10 tysięcy marek, które nieużytecznie leżą w kasie oszczędności, mógłbym przecież spożytkować na dobre cele. Chcę kupić piec elektryczny do piekarni, a ponadto chcę kształcić dzieci. Tak, ale August ma także dzieci, przypomniał stary. Oczywiście, ale one są za głupie do nauki. Ponadto rzeźnik ma dosyć pieniędzy. Nie potrzebuje niczego, nie ma żadnych planów na przyszłość. Zastanowię się nad tym, odrzekł spokojnie ojciec. Ale Karol nie dawał mu spokoju. Ciągle powracał w rozmowach do sprawy testamentu. Stary Kramer pomyślał więc sobie, że nie zazna spokoju, dopóki go nie sporządzi. Zatem pewnego dnia poprosił o papier i atrament. Syna Karola uczynił jedynym spadkobiercą. Piekarz uśmiechnął się zadowolony i zamknął testament w kasie pancernej. Dziadek wyobrażał sobie, że teraz dopiero będzie miał wspaniałe życie, gdy starszy syn został jedynym jego spadkobiercą. Tym bardziej więc zaczął się dziwić, gdy spostrzegł, że okazywane mu dotychczas względy z każdym dniem były mniejsze. Nagle pokój okazał się potrzebny dla rodziny, a stary musiał zadowolić się mansardą wystawioną na przeciągi. Chleb, który mu teraz dawano, był bardzo czerstwy, po prostu był to chleb, którego piekarz nie zdołał już sprzedać. Dziadek wszędzie zawadzał, wszystkich krępował, czego nie omieszkano mu wypomnieć na każdym kroku. Kiedy pewnego dnia syn rzeźnik przyszedł zaprosić ojca do siebie, okazał gotowość wrócić do niego. Tym razem Karol nie oponował, lecz przeciwnie, radził przyjąć zaproszenie i pozostać u młodszego syna możliwie jak najdłużej. W domu rzeźnika dziadek został przyjęty z tą samą grzecznością co dawniej, ale po kilku dniach August powiedział, że chce z ojcem porozmawiać. Po długim kluczeniu w końcu poruszył sprawę testamentu. Widzisz twoje 10 tysięcy marek leżące w kasie oszczędności, mogłyby mi oddać wielką przysługę. Potrzebuję nowej lodowni, chcę także powiększyć rzeźnię. Ponadto mam przecież dzieci, które mnie drogo kosztują. Bardzo bym chciał, aby mój najstarszy syn Jan Piotr ukończył studia. Jeszcze długo mówił na ten temat. Dziadek zakłopotany podrapał się za uchem. Nie mogę jednak zupełnie pominąć Karola i jego rodziny. Och, oni niczego nie potrzebują. Są wystarczająco bogaci, a dzieci mają tak głupie, że nawet marzyć nie mogą o wyższych studiach. Poczciwy dziadek, który był jeszcze bardzo rozgoryczony niewdzięcznością starszego syna, gotów był przychylić się do prośby młodszego. Przynajmniej tutaj znajdzie jakiś stały, przyjemny punkt oparcia, jakiś kąt do zamieszkania. Kazał więc przynieść papier i atrament i odtąd swego młodszego syna uczynił jedynym spadkobiercą całej fortuny. Zdumiał się jednak niepomiernie, gdy stwierdził, że również w domu rzeźnika niepokojąco wiatr zmienił kierunek, co więcej, zdawał się zwiastować burzę. Po ciepłym i serdecznym przyjęciu na początku barometr uczuć zaczął gwałtownie spadać. Także u syna rzeźnika stracił piękny, wygodny pokój. W zamian otrzymał jakąś bokówkę. Zdołano się też tak urządzić, żeby dziadek nie mógł brać udziału we wspólnych posiłkach w południe i wieczór. Ma się rozumieć, nie było już mowy o wyszukanych potrawach. Kiedy ośmielił się zaprotestować, zadrwiono z niego w oczy, stwierdzając, że to i tak za dużo dla takiego nieroba. Doszło do tego, że pewnego dnia dziadek poszedł poskarżyć się do księdza proboszcza. Ten zapytał, jak mogło dojść do takiego stanu.
Na to stary Kramer opowiedział mu historię ze spadkiem. Tak, tak, odrzekł proboszcz z pełnym rozczarowania uśmiechem. Teraz rozumiem. Czyż nie powiedziałem panu, aby się pan nie rozbierał przed udaniem się na spoczynek? Ach tak, to o to chodziło, wyszeptał powoli poczciwy staruszek. Tak, to właśnie chciałem wtedy panu powiedzieć. Nie powinien był pan dawać synom do rąk testamentu. Teraz czują się bezpieczni, mając papier w pancernej kasie i wiedzą, że spadek ich nie ominie. Dlatego nie poczuwają się do żadnych obowiązków wobec pana, ani tego, żeby rywalizować w okazywaniu względów. Odrzucili z twarzy maski, a to, co pan uważał za przywiązanie, było tylko ohydną chciwością. Zatroskany dziadek zapytał, więc co ma teraz robić? Niech pan przejdzie do sióstr Szarytek, do domu opieki dla ludzi starych. Tam zatroszczą się o pana i nikt nie będzie pożądliwie zerkał na pański spadek. Starzec zauważył, że przecież wstyd mu będzie pójść do przytułku, ale proboszcz zaraz mu to wyjaśnił. Będzie to wstydem tylko dla pańskich synów, a jak sądzę, oni nawet tego nie odczują. I tak ta sprawa została ustalona i zakończona. Synowie nie mieli nic przeciwko tego rodzaju rozwiązaniu. Przeciwnie, ta decyzja wydała im się najbardziej słuszna. Każdy bowiem z nich był przekonany, ja przecież mam testament. Rzeźnik więc polecił na ręcznym wózku zawieźć rzeczy ojca do domu opieki. Tym samym uznał całą sprawę za zakończoną. Stary Kramer żył spokojny i zadowolony u sióstr Szarytek, które się nim troskliwie opiekowały. Po kilku latach zachorował i pewnego dnia umarł. Na pogrzebie obaj synowie udawali wielki żal, chociaż w duchu każdy z nich odczuwał radość, że wreszcie spadek zostanie mu oficjalnie przyznany. Nadszedł dzień otwarcia testamentu. Obydwaj synowie zostali wezwani do sądu pierwszej instancji, gdzie sędzia zapytał, czy zmarły zostawił testament. Pewnie siebie piekarz pokazał mu dokument, który czynił go jedynym spadkobiercą całego majątku, ale zaraz z kolei rzeźnik okazał zalakowaną kopertę z drugim testamentem, który jemu właśnie przyznawał prawo do spadku. Ten ostatni testament jest pisany jako ostatni, dlatego on tylko jest ważny, orzekł sędzia. Ale także i rzeźnik pospieszył się zbytnio z objawami radości, podczas gdy obaj bracia obrzucali się wyzwiskami i oskarżali wzajemnie o podstępne wyłudzenie spadku, wszedł niezauważony przez obu ksiądz proboszcz i przedłożył sędziemu jeszcze jeden dokument. Taka jest moja ostatnia wola. Po mojej śmierci leguję wszystkie moje dobra na rzecz domu opieki dla starców w naszym mieście. Unieważniam testamenty sporządzone dawniej na rzecz moich synów i oświadczam, że nie posiadają one żadnej wartości. Moi bowiem synowie tak doskonale zaniedbali synowskie obowiązki, że nie zasługują z mojej strony choćby na grosz jeden. Niech to będzie nagrodą za ich chciwość i niewdzięczność. Przeciwnie, siostry miłosierdzia Szarytki z domu opieki opiekowały się mną cały czas i w chorobie pielęgnowały mnie z wielkim poświęceniem, także jestem im winien wielką wdzięczność i dlatego to im zapisuję wszystko, co posiadam. Dokument nosi na sobie podpis zmarłego oraz podpis i pieczęć notariusza, a zatem jedynie on jest ważny. W takim razie znacie już państwo ostatnią wolę zmarłego ojca. Posiedzenie skończone. Po tych słowach sąd opuścił salę. Obydwaj bracia mogli teraz pienić się, ile im się żywnie podobało. Nie było już mowy o jakiejkolwiek zmianie ostatniej woli ojca. Choć cios rzeczywiście był bardzo mocny,
to jednak musieli go przyjąć i policzyć na własny rachunek. Tak to niewdzięczność wobec ojca już sama w sobie kryje zawsze karę.